Poselskiego w Najwyższej Izbie Kontroli, poseł na Sejm od 2001 roku, minister skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bliski i zaufany przyjaciel braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Ogromne brawa! Numer 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości pan Wojciech Jasiński. Numer 2 to pan Marek Opioła, poseł na Sejm od 2001 roku. Zapraszamy. Sekretarz Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, kochający ojciec 8-letniego Franka i 2-letni Ani. Ogromne brawa! Numer 2. Numer 3 to pan Maciej Wąsik, osoba z wieloletnim doświadczeniem. Współtwórca CBA oraz bliski i zaufany współpracownik wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Mariusza Kamińskiego. To numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Numer 4 to pan Maciej Małecki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Głównej Podstawowej. Od 2011 roku, wcześniej ceniony samorządowiec miasta Sochaczek. Ogromne brawa! Poseł na Sejm od 2005 roku. Mocny dopis. Historyk, miłośnik średniowiecznej historii Mazowsza, przewodniczący polsko-szwajcarskiej grupy parlamentarnej. To numer 5. Numer 6 to pan Józef Turek, wieloletni samorządowiec od 30 lat, burmistrz Mieszczanowa. Członek Narodowej Rady Rozwoju za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Ogromne brawa! Numer 6. Numer 7 to pani Anna Cicholska, dyrektor gminnego zespołu szkół w Rekminie, wieloletni pedagog, radna powiatu Czuchanowskiego, ekspert ministra oświaty oraz egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej. To numer 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości. A z miejsca 8 startuje właściwie pani Ewa Szymańska, rodowita Kostrzanka. Starszej w Prawie i Sprawiedliwości, radna Sejmiku województwa mazowieckiego, szczęśliwa żona, matka dwóch wspaniałych córek, Amelii i Kasi. To numer 8. Brawa, brawa, proszę Państwa! Z miejsca 9 Państwa zaufanie walczyć będzie pani Maria Gajewska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego 4 kadencji. Ogrodnik prowadzi z mężem gospodarstwo sadownicze, prywatnie szczęśliwa mama 3 synów. Ogromne brawa! To numer 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Z miejsca 10 wystartuje pan Waldemar Olejniczak, doświadczony radny powiatowy. Przedsiębiorca, ojciec dwóch synów. Szef Prokur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie sierpeckim. Na miejscu 11 jest pan Robert Jankowski. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedstawiciel Stowarzyszenia Czyste Źródła. Walczy z nieuczciwą działalnością w zdrowiu oraz broni krajobrazu przed szczepącymi wiatrakami. Z miejsca 12 wystartuje pani Danuta Białkowska, doświadczona pielęgniarka. Od 27 lat opiekuje się pacjentami. Dumna mama dwóch synów, obecnie dba o zdrowie mieszkańców Sochaczewa. Ogromne brawa! Na miejscu 13 jest pan Tomasz Korga, samorządowiec oraz wspólnoty. Odznaczony tytułami Płocczanina Roku oraz Zasłużonego dla Płocka, prezes Hospicjum Płockiego, który opiekuje się ponad 500 osobami rocznie. Ogromne brawa! Na miejscu 14 jest pan Kamil Cupał,
2014. Z miejsca 15 państwa mandat zaufania ubiegał się będzie pan Krzysztof Wilkowski, nauczyciel i aktywny przedsiębiorca, działacz charytatywny i katolicki, twórca akcji Bronimy Rodziny. Żonaty, trzech synów, czwarty w drodze. Gratulujemy. Aktywna działaczka społeczna Gromy Dawa. Z miejsca 17 startuje pani Krystyna Zając, nauczycielka ze Strzegowa, samorządowiec radny gminy Strzegowa, społecznik, wicerad, koordynator akcji Ratuj Maluchy. Ogromne brawa. Na miejscu 18 jest pan Radosław Stokłosa, prawnik, szczęśliwy mąż i ojciec 4-letniego Jasia, reprezentant Solidarnej Polski w Gdzie Wasiowo, związkowiec PKN Orlen. Ogromny brawa. Miejsce 19 należy do pani Agnieszki Krzątowskiej, która jest wykładowcą akademickim, doktorą ekonomii, rodowitą oczywiście włoszczaninką. Na wolnych chwilach lubi czytać się książki historyczne. Ogromne brawa. A naszą 20 fantastycznych kandydatów do parlamentu, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamyka pan Albert Kołodziejski. Samorządowiec. Samorządowiec, prezes spółki miejskiej, były radny powiatu, doradca przewodniczącego Komisji Gospodarki Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa, tak oto prezentuje się nasza wspaniała drużyna do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ogromne brawa! Tak, bardzo mocny skład, ale nie w komplecie, ponieważ jeszcze mamy dwóch fantastycznych kandydatów do Senatu. W okręgu numer 38 będą mogli państwo zagłosować na pana Marka Martynowskiego, ekonomista. Pan Marek jest nie tylko ekonomistą, ale jest również specjalistą od gospodarki, rodowitym włoszczaninem, pracownikiem w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście był i wciąż walczy o pamięć o żołnierzach wyklętych. Ogromne brawa! Pan Marek Martynowski. Kandydat do Senatu okręgu numer 38. W okręgu natomiast 39 będziecie mogli państwo zagłosować na pana Jana Marię Jackowskiego. Ogromne brawa! Pan Jan Maria Jackowski jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony parlamentarzysta, były sędzia Trybunału Stanu, szczęśliwy mąż i ojciec 5 córek. Ogromne brawa! Wszyscy razem musimy położyć ręce na pokład i wszyscy razem musimy zawalczyć o to zwycięstwo. Wspólnie z nimi. Ogromne brawa. To właśnie nasi kandydaci do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Yeah.
Szydło za obecność. Niestrudzona, niezmordowana, proszę Państwa, dzisiaj głosy specjalnie dla Państwa. Wiele spotkań, wiele zwycięstw na tym przednią, ale wciąż już nie na ustach, pojawia się na spotkaniach i chętnie z Państwem rozmawia. Szanowni Państwo, to jest właśnie drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy ci moi przyjaciele, moje koleżanki, moi koledzy, którzy są tutaj ze mną na scenie. To jest ta drużyna, która dzisiaj chce wziąć odpowiedzialność za sprawy Polski. Chcę razem z Państwem budować ojczyznę, w której będziemy wszyscy mieli poczucie godności i szacunku. W którym będziemy mieli poczucie, że każdy z nas jest tak samo ważny i tak samo równy. I myślę, że dla każdego z nas jest ważne to, byśmy tą naszą Polskę zbudowali dla nich i dla nas. Dziękuję bardzo. Nasze dzisiejsze wspaniałe spotkanie pełne entuzjazmu pokazało, jak Polacy potrzebują zmiany. Polska potrzebuje zmiany i Państwo tutaj to pokazaliście. My jesteśmy drużyną Beaty Szydło z Północnego Mazowsza. Reprezentujemy wszystkie części naszego okręgu, reprezentujemy kompetencje różnorakie. Każdy z nas ma sukcesy w tym, co robi. Jesteśmy drużyną i będziemy godnie reprezentować Państwa w Senacie. Bardzo proszę Państwa w Sejmie i w Senacie też. Bardzo proszę Państwa o głos dla naszych kandydatów do Senatu i głos na listę numer 1. Prawo i Sprawiedliwość. Zwyciężymy kandydatę. Dziękuję bardzo. Doświadczeni działacze społeczni, szanowni Państwo, no właśnie, ale co my tak naprawdę musimy zrobić, aby te wybory wygrać? Zobaczmy. Bronić wyborów! Możliwość najważniejsza od wyborów. Nie aż tak ważne. Tak ważne. Wiemy, że sondaże są nieco, ale kto wie, że sondaże? Ale nasza chcemy coś zmienić, to nasza wspólna ciężka praca. I nieprzespane. Wiele, wiele. Wiele nieprzespanych nocy. Co możesz zrobić, by pomóc? Po pierwsze, zaangażuj znajomych, którzy są przekonani. To my dziś w czasie nowych mediów jesteśmy serwisem informacyjnym. To ty, ja, oni, on też. Mamy wpływ na wynik wyborów. Wyślij filmik do znajomych. Wrzuć im na walla lub zatwituj. Tweet, tweet, tweet. Krok drugi. Zagadaj ze znajomym, który wiesz, że się waha. Daj mu konkretne argumenty. Napisz status na Facebooku. Wejdź w dyskusję z hejterami. Spokojnie. Złe emocje działają tylko na ich niekorzyść. Bądź merytoryczny. Odetchnij. Wypij kawę. Może jeszcze jedną kawę. A teraz powtórz to. Jeszcze raz i jeszcze raz. Tylko tak, by nie wszyscy znajomi zablokowali cię na fejcie. Przejdź z wirtualnej rzeczywistości do realnej. Zadzwoń do znajomego. Może nawet tego, z którym dawno nie rozmawiałeś. Zmienił numer. Dzwoń do innego. Wszystko rozstrzygnie się 25 października. Czasu jest mało. Do dzieła. Damy radę. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na wybierzpis.org.pl. Dokładnie tak, proszę Państwa. To zadanie nie tylko dla naszych kandydatów, ale dla nas wszystkich tutaj obecnych. Przekonujmy, rozmawiajmy z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, sąsiadami. Szczególnie tymi, którzy się wahają, którzy mają inne poglądy. Zachęcajmy ich do tego, aby zagłosowali na naszą fantastyczną drużynę.
składzie właśnie. Damy radę? Wszyscy razem spotykamy się w niedzielę, każdy w swojej miejscowości i wybieramy naszych właśnie kandydatów po to, byśmy od 25 października mogli cieszyć się nową, lepszą Polską. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.